Straty liczy również Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Kataklizm uszkodził część budynków, stadion, a także instrumenty. Informacje na temat szkód poczynionych przez powódź i ich konsekwencjach zebrał Jakub Słupecki. A o szkodach poczynionych przez wielką wodę porozmawiam z rektorem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, panem doktorem Mariuszem Kołosowskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Jeżeli chodzi o same szkody, no to Instytut Jazzu, stadion, coś jeszcze? No jeszcze mamy budynek dydaktyczny przy ulicy Chodowieckiego i te sale, które były położone poniżej poziomu gruntu, no niestety ucierpiały. Tam się woda wdarła. Ten cenniejszy sprzęt udało nam się uratować, bo odpowiednio wcześniej właściwie zarządziliśmy, można powiedzieć, ewakuację tego sprzętu. Przenosiliśmy na wyższe piętra, no ale tam woda stała, teraz częściowo zeszła, częściowo została odpompowana. No czeka nas po prostu remont i sprzątanie tych pomieszczeń. W przypadku Instytutu Jazzu największymi stratami poza samymi instrumentami jest też sprzęt elektroniczny, który służył do nauki realizatorów dźwięku. Część się udało ratować dzięki bohaterskiej akcji studentów. Tak, tutaj oczywiście też studenci nam pomagali, ale przede wszystkim muszę też wskazać na zaangażowanie pracowników, administracji, obsługi, bo myśmy właściwie ten sprzęt w nocy wynosili, z soboty na niedzielę, także częściowo jeszcze w niedzielę, także tutaj właśnie też studenci nam pomagali. Ten najcenniejszy sprzęt udało się po prostu uratować, ten elektroniczny, o którym Pan wspomniał. No wiadomo, meble ucierpiały, pomieszczenia ucierpiały, będzie to wymagało gruntownego remontu, osuszania, zbijania tym, prawdopodobnie, ale my sobie z tym spokojnie poradzimy. Realizacja zajęć dydaktycznych w terminie nie jest w żaden sposób zagrożona. Dużą stratą jest też stadion. Tak właściwie wczoraj miało być jego oficjalne otwarcie. No, myśmy właściwie planowali nawet w ubiegłym tygodniu, bo Nyski Festiwal Nauki był planowany. I nie do końca jest tak, że dużą stratą, dlatego że tutaj też bardzo szybko zadziałaliśmy i właściwie w tej chwili ten stadion wygląda tak, jakby tam niewiele się zdarzyło. Ponieważ bieżnia została gruntownie wyczyszczona, system elektroniczny Smart Track został przetestowany, on działa niezawodnie, więc można powiedzieć, że też dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, pomocy straży pożarnej, no ten stadion udało się uratować. I miejmy nadzieję, że nie będzie, że podobne wydarzenie tego, którego mogliśmy doświadczyć niedawno, już się nie powtórzy.